Ryby pochodzą z Australii. Mamy hodować 120 ton ryby rocznie, tworząc im naturalne warunki, czyli jest ciepło i wilgotno. Ściągamy narybek z Australii wielkości 1 cm, 1,5 cm i tuczymy je tutaj, używając dobrej paszy ściąganej z zagranicy, specjalnie selekcjonowanej, o różnych granulacjach. Naturalna pasza, wysokobiałkowa, niskotłuszczowa. Nie stosujemy żadnej chemii. Żadnych antybiotyków. Leczymy tylko i wyłącznie solą i olejek goździkowy, 100% naturalne rzeczy. Bardzo ważne powiedzieć, że jesteście pierwszą farmę ekologicznie barramundi w Europie. Tego typu na pewno tak. Tutaj się zaczyna filtracja obiegów zamkniętych na filtrze do odpadów twardych. Później woda filtrowana w tym filtrze trafia do filtra biologicznego, który jest wypełniony specjalnym złożem biologicznym. Woda z tego filtra trafia do filtrów piaskowych, później przez lampę UV, którą tu widać, trafia do spieniacza białek i później z powrotem na obieg, do filtra akwaponicznego, gdzie hodujemy warzywa. Połączyliśmy uprawę hydroponiczną, to jest dosyć ciekawa nazwa, gdzie hodujemy rośliny na wełnie mineralnej, na samej wodzie, bez grama ziemi. I to jest filtr? To służy jako filtr, bo woda, która płynie w tych rynnach, tak, przez te 3 km 200 metrów tuneli, ona później wraca z powrotem do hodowli ryb. I można spokojnie, bez problemu, proszę Państwa, spróbować pełny produkt ekologiczny. Nawet bez mycia, tak jest.